No to tak, zacznijmy od tego. No po prostu kurna, no nie. Ja sobie nagrywam film, nagrywam. Klikam sobie zatrzymaj nagrywanie. A tu mi kurde mać nie zatrzymało nagrywania i film się poszedł walić. A film polegał na tym, już kij z tamtym, że kosiłem tutaj łąkę całą i będzie sporo kasy z tego. Bo łoj. Także dzisiaj sobie przewrócimy siano i może zgrabimy, jeżeli się uda. Także zaczynamy. Na wstępie powiem, że możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem. Bo ostatnio co zrobiliście to wow. Przebiliście mój system, rozwaliliście system. Prawie 50 łapek w górę pod filmem. Po prostu nie wierzyłem. Ja widziałam, że mam tak dobrych widzów. Także, a poza tym podobał mi się komentarz jednego z pana. Napisał, że dostałem 200 tysięcy na konto, bo się spodobał film. I patrzy na konto, a tam naprawdę jest, więc wow. Na następnym odcinku na polskim rolniku będą nowe zabytki. Nabytki. Albo i zabytki. Zależy. Także będzie grubo. Będzie grubo. I zostaw łapkę, bo motywujecie mnie strasznie do nagrywania. Już miałam, nie wiem, rzucę kanał i tyle. Taka mała popularność. A tu masz 50 łapek. Dlatego jak będzie 50 łapek pod tym filmikiem, to dam wam decyzję, co chcecie, żebym następnego stawił. Od razu kolejnego dnia, albo jeszcze bardziej kolejnego dnia. Od razu wstawię. Także no, dam wam do wyboru albo Lego Farmę, która też będzie, albo na Boćkowie, albo polski rolnik. Ale jak tylko wbijecie 50 łapek w górę. Jak nie będzie wbite 50 łapek w górę, także możecie nawet nie pisać, bo nawet tego nie przeczytam. Albo przeczytam, a nie zostawię nic pod tym. Także polecam udostępnić film, żeby było 50 łapek w górę, bo możecie mieć fajne decyzje. Dałem wam bardzo dobrą opcję. Możecie mieć albo Lego Farmę, albo to, albo to. A poza tym niedługo, możliwe, że będzie nowa seria, albo coś w tym stylu. Tylko, że z sąsiadem będzie. W końcu trafiłem na jakieś nieodludzie tam. Także to chyba tyle z wiadomości parafialnych. Widzicie, to chyba w miarę szybko idzie, nie jest takie powolne, jak się myśli. Dopiero 3 minutki. Tak, i pewnie sobie jeszcze to zgrabimy, bo grabienie to będzie szybciutkie, taką grabereczką dużą. Pomyślcie, ile kasy z tego może być pola, jakie to jest wielkie. Ciężka praca się opłaca, pamiętajcie. Powiedział to Agrorolnik TV. Przyszły streamer i nagrywacz na YouTube. No, to taki żarcik. Taki suchar. Suchar sucharowy. No i taką główną rzecz, co się tam działo, to nie mogłem wymyślić sucharu jakiegoś, żeby powiedzieć. To była taka główna z rzeczy. Nie no, całkiem szybko to idzie. Myślę, że wam to nie przeszkadza, że tak oddalam, bo tylko patrzę sobie. W miarę szybko to idzie. Niby dwójka, ale jednak daje radę. Chociaż zastanawiam się, żeby tutaj nie kupić przypadkiem jakiegoś większego przetrząsacza. Potem pójdę do komputera, to wam pokażę, co tam patrzyłem. Fajne nawet są tam na OLX-ie. Także pokażę wam. Myślę, że kupimy jakiś. Nowe nabytki tutaj też będą, jak sprzedamy to całe siano. Pewnie sprzęt pójdzie tak, że to po prostu siano będzie sprzedane i sprzęt do siana kupimy. Bo jeszcze zobaczę, czy będzie dobrze zarobi się na tym, czy nie. Czy wezmę z tego
chociaż te 5-10 tysięcy, czy nie. Bo jak wezmę mniej niż 5 tysięcy, to nie opłaca mi się. Chociaż żeby 10 albo 8 tysięcy wziąć, to będzie fajnie. To naprawdę będzie fajnie. Chyba sobie nawet bez cięcia to zrobimy. W następnym odcinku będzie grabienie i zwożenie pewnie. Znaczy nie grabienie, tfu. Będzie ten. Nie 10, tylko będzie prasowanie i możliwe, że zbieranie i sprzedawanie. Tylko, że to już wtedy będzie taki odcinek bardziej 30-minutowy, jak będziecie chcieli. To jeszcze wszystko w swoim czasie będę wam mówił. Ale możecie się spodziewać, że będzie takie coś. Sprzedawanie oczywiście będzie najciekawsze, bo jak widzicie, paliwo w 60 się kończy, mam tylko 7 tysięcy, ale chyba starczy. Chyba, to znaczy na pewno starczy. Ale kasa i tak musi być na koncie. Z kasy to w tym kraju się nie przeżyje. Szczególnie kiedy takie są strajki, bo upada polskie rolnictwo. A nie wiem, jak można zakazać hodowli zwierząt. Od tylu lat był hodowany, a tu nagle bach, każą ci sprzedawać i w ogóle. I więcej nie wstawiać. To jest chore. I napiszcie w komentarzu, czy też byście strajkowali i co byście zrobili na rolników miejscu. Czy byście gnojówko z helikoptera zrzucili, czy co? Na tym w Warszawie. Ja chyba bym tak zrobił z chęcią. Tutaj jeszcze poprawię. Oj no, już się powoli kończy w 60 paliwo. Ale to zrobione, to już tylko grabienie. To dzisiaj chyba taki króciutki będzie odcinek. Będzie. Tutaj jedziemy, stawiamy, a jednak ja sobie tędy wyjdziemy ze zgarbiareczką chyba. Nie będę już jechał taki kawał. Albo nie, pojadę, dobra. Przecież z tamtej strony wałki mają być. Ale postawiłem. Nie widzieliście, nic się nie stało. Oj, będzie trzeba chyba kupić karszera, chyba że mam. Zresztą już nie pamiętam, co ja mam. Dobra, to jedziemy sobie z ładną czerwoniutką. Czy ja tu się zmieszczę? Zmieszczę się. A, i tam gnój się na dróżce jest, także będzie trzeba go sprzątnąć. Może nie, na policję mi nikt nie poda, że tak stawiam. Dobra, najpierw rozłóżmy to. Dobra. Rozłożona. I co? Wchodzimy w wałek. Najpierw sobie tego wezmę, zobaczę. No, to no dobrze jest. Tu tyle plus, że można sobie szybko jeździć. Joj. Właściwie widać moja szybka jazda, jak się skończyła. Szybka jazda, ale też. Także jeżeli spodobał ci się film, naprawdę zostaw łapkę w górę, opłaca to się wam. Bo będziecie mogli sobie wybrać, jaki film chcecie mieć na kanale u mnie. To tak zrobię wam, nie wiem, w prezencie takim. Oczywiście grabię teraz tutaj tą łąkę, jak u mnie w realu się grabi, czyli tak o, teraz się tutaj powinno zakręcać i z powrotem tak ociśniemy, żeby wałek zrobić.
Oj, grube będą wałeczki. Oj, grube, grube. Oj, tam będzie chyba trzeba poprawić, albo bliżej będę po prostu jeździł. Ale to chyba nic nie da. Będziemy cofać z prasą. Już taka wada tej zgrabiarki. Dobra, wszystko teraz tutaj weźmiemy. Oj, kurde! Się zagapiłem. Aby było. Oj, grube wałeczki. Oj, kurde, prasa się zapcha. A to tak grubo pokoszone. To kurde, to macie. Tutaj tak o sobie pojedziemy. I ziół. Mniejsze może robię. No i te rogi to najgorsze. Chyba będę musiał spowalnić jakoś na nich. Chyba jakoś się tak ojechać. No to jest plan, żeby tak ojechać. Tak, to jest 200 IQ po prostu. Ale zakręcone to będzie. Jeszcze raz przejedziemy. Wzięło to? Wzięło. Chyba tyle będzie zgrabienie. A jeszcze zobaczmy tak. Oj, no takie pokręcone. Tutaj złożymy. Jedziemy, ogień. Jak paliwo szybko schodzi do ognia, joj. Joj, joj, jak szybko schodzi. Gdzie ja żem pojechał? Także zostawiamy. Tutaj sobie wycofamy z tą grabiarką. A niech i tak stoi. A ja się będę z wami już żegnał. Dzisiaj taki będzie krótszy odcinek, już nie będzie półgodzinny. Wiecie co, trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka, tak jak mówiłem, 50 łapek w górę i automatycznie kolejny film wybieracie sobie, jaki chcecie. Także, wam się to opłaca. A, jeszcze jedno bym zapomniał. Miałam wam na Eliksie pokazać. Na Eliksie. Dobra, wchodzimy. Patrzymy sobie, tu jest sporo rzeczy, zakładek, czego wszystkiego, że już się z tym gubię. Kosiarki, zgrabiarki. O, tu jest.
Tu na początku takie same najlepsze jedne stawiają. Patrzcie. Taki to ja mam gdzieś, tylko inny kolor. Patrzcie, ten ile ma? 1,2 metra, a ten mój ma 1,26. To takie mniejszy jest? Nie wiem, powiem wam. O, ten za 10 tysięcy, jaki fajny. O, albo taka czwóreczka Sipa, fajna, za 5 tysięcy. Coś takiego może kupię. Bo taka potingerka fajna. O, far za 2000. Takie już starsze główienko. O, ale klasa, jaka ładna, 2000. My chyba sobie to kupimy. A jeszcze tak sobie chwilę pooglądamy. To grabiarki to takie mniejsze od mojej. Te też mniejsze. Ta jaka duża za 14. Ta 3 metry, ta 4,6 ma. To lekko tak tycim większa. Bo ta to jest chyba coś najnowszego, co teraz na rynku podobno jest. Zrobili ze starej takie coś. To coś fajne. Szerokie, ale jakie drogie. Na kosiarki jeszcze, bo tu jakaś tradycyjna stara. Samasza 3 metry, tylko ile ona koni potrzebuje. Tutaj taka deskowa, taka kuna fajna. To taka nasza rotacyjna. Taka rotacyjna jest mniejsza niż takie coś. I może kupimy sobie takie coś potem. Taka dyskowa to też nie jest taka niby najgorsza. Albo taką kupimy sobie Sipa. Też fajna, tylko też droga. Ale jedna z ciekawszych teraz rzeczy. Tutaj na początku, tak jak mówiłem, jakieś nowe rzeczy, ale ile tu ściągników. Coś wam ciekawego przypada do gustu, powiedzcie. Mi to się ogółem taki zetor podoba, patrzcie. Ma kilka tych zetorów. O taki, 81 koni mechanicznych. 41 tysięcy. Albo taki z napędem. Z napędem wiadomo, lepszy. Tutaj dalej idziemy. O, jaka rynówka fajna, 100 koni. 30 tysięcy. Tursusiki piękne. Jo, jakiego ktoś złoma sprzedaje. Ja cię kręcę w górę ręce. 60. O, ten jaki fajny, ale to tam nie raczej. Czy jechy? O, tu jaka 60. 52 konie. Może by taką w przyszłości też kupił? Też bardzo fajne. Taka mi się podoba na przykład. Nawet te 45 ktoś sprzedaje. Tylko takie Lance Bulldog. Nie wiem, co wy sądzicie. Tutaj taka fajna ładowarka, ale to tam to mniejsza na razie. Jeszcze możemy kombajny sobie zobaczyć, co takie ciekawsze. To ten ładny bizon nowiuśki. Jakie klasy wilki fajne. Wistule nawet mają. O cie panie. Tako to jeszcze, o. Taka wistula to jest zabytek. O, jaki wielki forszrit, 89 tysięcy. Z takich tańszych to ten konsul albo zagon, ale to tam nie interesuje nas. Ile taki, taki akso, ja ci kręcę. Czekajcie, czy ten jest większy?
Tak, ten klas jest sporo większy. Jaka potęga, prawie 500 000. No, opowiem wam, fajnie by się wszystko chciało, ale trzeba najpierw zarobić. No ja się kładę chyba spać, zdrzemnę się tutaj. Tutaj się, nie wiem, zdrzemnę gdzieś tutaj, na podłodze może, albo na ławce po prostu. I wiecie co, trzymajcie się, cześć, papa.